Siemaneczko kochani, witajcie na moim kanale. Ja jestem Marta. Dzisiaj otwieramy kalendarz Spa Exclusive. Jest on dostępny, nie wiem czy w polskim. Jest on dostępny w Action. Nie wiem czy w polskim, czy tylko w zagranicznym. Ja go kupiłam na Allegro za 100 zł. Ogólnie nie mogę się doczekać. Więc zmieńmy kadr i przechodźmy do otwierania, bo już jestem mega podekscytowana, nie mogę się doczekać, już chcę otwierać te okienka. Ale zanim to, chciałabym Was zaprosić do zostawienia przycisku subskrypcji. Chciałabym, żeby nas już było chociaż 1000. Dajcie z siebie wszystko, wciskajcie łapkę w górę, żeby filmy wyświetlały się na głównej stronie. Oczywiście zapraszam Was na mojego TikToka, Instagrama, Twittera, wszędzie Was zapraszam. A teraz zmieńmy kadr i przejdźmy w końcu do otwierania naszego kalendarza. Dobra kochani, już jestem, zmieniłam szybko kadr, mam nadzieję, że ten statyw się nie wywróci, nagrywam na podłodze, bo jest godzina 23, ja wróciłam z pracy i oczywiście nie chce mi się niczego rozkładać. Jestem bardzo ciekawa tego pierwszego kalendarza, więc wybaczcie, że w takiej formie. Mam nadzieję, że będzie wszystko git widać. Mi się wydaje na kamerze, że jest wszystko okejka. Już się nie mogę doczekać, więc już przechodzimy do pierwszego okienka. Mam nadzieję, że to jest jeden okienko, czyli gdzieś tu musimy znaleźć. Ups, już rozwaliłam. Jak to ja? Bo kurczę, nie wiem czy... Dobrze, czy... Dobra, o jakie duże! Patrzcie, i w pierwszym okienku... O nie, coś nam się tu odkryło. W pierwszym okienku mamy... Ja będę zamykać. W pierwszym okienku mamy body peeling. Spoko. Czy mamy tutaj coś po polsku? Peeling do ciała, tylko tyle. 50 ml, więc jest to dosyć spora buteleczka. Przechodzimy do dwójki. Jak ją znajdę i niestety tutaj trzeba kalendarz obracać, więc będzie to ucinane, jak będę obracać później. Dwójka, 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 jest tutaj. Tylko z której strony się ciebie otwiera? No niestety kalendarz się nie otwiera zbyt fajnie. I widzę, że gubię ostrość. Dobra, rozwaliłam tą dwójkę, ale w dwójce nic fajnego, bo mamy pilniczek. Chociaż powiem Wam szczerze, że brakowało mi tych pilniczków. Tylko sypie się z niego brokat. Powiem Wam szczerze, że brakowało mi tych pilniczków, ponieważ już mi się skończyły przez cały sezon. Szukamy trójki. Trójkę mamy tutaj na dole, w rogu. O, nie tak w rogu, bo ona jest dosyć duża. I w trójce mamy jakieś badziewko. Jest to jedna rękawica do mycia. Jedna, żeby nie było za dużo. Damy jedną. No okej. Ja nie używam takich rękawic. Może do tego peelingu. Nie wiem, ja nie używam takich rzeczy. To była trójka, szukamy czwóreczki. Piątkę widzę. O, jest czwórka. Mamy czwórkę tutaj. Zaraz ją jakoś... To nie jest od czwórki, tu jest od czwórki. Nie chcę tak rozrywać tego kalendarza, wiecie? Tego tak ładnie, ale się nie da, bo tutaj się urywa od innego okienka. Nie wiem, czy to było od jedynki. Aha, tak, okej. Okay. Znowu coś wystaje, ale udajmy, że tego nie widzimy. I tutaj mamy krem do rąk. W takiej małej 30 ml buteleczce. Spoko, przyda się, już wszystko się zużyło. Lecimy do piątki. Piątkę już gdzieś tutaj sobie ulukałam. Coś malutkiego. W piątce mamy face mask. Może na dwa razy. Szukamy szósteczki. I mamy tutaj znowu jakiś produkt większy. W szóstce mamy face scrub. No ja niestety nie używam takich peelingów do twarzy. Dosyć duża tubka, 30 ml, bo nie mogę używać takich ostrych rzeczy. Bardziej enzymatyczne.
Szukamy siódemki. Widzę siedemnastkę. O, jest siódemka jeszcze na tej stronie. Ok. Mamy siódemeczkę. Bardzo duża. Albo mi się tylko wydaje, że ona jest duża. I mamy tutaj konfetti do kąpieli. Dosyć takie spore opakowanko. Okej, może być 10 gram. Ja lubię takie rzeczy do kąpieli. Dobra, to była siódemka. Teraz szukamy ósemeczki. Patrzcie, przykleiło mi się do palca, teraz palc mi się klei. Mamy ósemeczkę, moi drodzy, dosyć długa. I mamy tutaj jakiś spray. Cóż to jest za spray? A, to nie jest spray, to jest szampon. Fajnie, mamy taki mały szampon, 50 ml, spoko. Ja sobie pozwolę, bo myślałam, że to jest taki otwierany ten. A tutaj jest, nawet nie powącham, bo jest zamknięty, nie będę otwierać. Ale spoko, spoko taki szamponik. Nie wiem, co myślicie, 50 ml. No tak na dwa razy, na długie włosy, na krótkie może więcej. I to jest dopiero ósme okienko. Teraz idziemy do dziewiątki. Dziewiątkę mamy obok. I tutaj już mamy spray. Wykrakałam sobie ten spray. Mamy Body Mist, czyli mgiełka do ciała. 30 ml. Spoko, taką fajnie zabrać sobie do torebki. Myślę, że całkiem spoko. Jak na tani kalendarz, tyle już produktów. Tylko rękawiczka i pilniczek na początku, taki badziewiasty. No okej. Szukamy dziesiątki. Tu mamy jedenastkę, to pewnie dziesiątkę mamy gdzieś tutaj. Tak jest. Mamy dziesiąteczkę. Ja to rozwalę cały ten kalendarz normalnie. No i w dziesiątce mamy taką stópkę, kulę do kąpieli w kształcie stopy. No spoko, ja zużywam takie rzeczy, dla mnie to jest minuta pięć i nie ma takiej rzeczy. Dobra, jedenastkę mieliśmy po drugiej stronie. Jedenastkę mamy tutaj. Tylko jak ją mam otworzyć? To jest takie małe. Bo ja tu pół kalendarza zaraz rozdupcę. Szkoda, że teraz znowu się powtarza, ale to jest znowu do kąpieli, tylko taka gwiazdka z brokatem. Szkoda, że tak po kolei, nie bardziej pomieszane. Dwunastka. Znowu pewnie po drugiej stronie. Dwunastkę mamy tutaj. Duże okienko. Twarde okienko. I mamy tutaj odżywkę do włosów, do kompletu. Trzynastka była po drugiej stronie. I to jest to, co nam cały czas tutaj wychodzi sznureczek. Ja już wiem, co to jest. Dzisiaj już rozwaliłam ten kalendarza. I to jest taka myjka, ale ona jest z jednego takiego sznurka, jest taka badziewiasta, nienawidzę takich rzeczy. To jest dla mnie, Boże, jak śmierdzi, jak to wyciągnęłam, masakra. Nienawidzę takich rzeczy. To była trzynastka, czternastka musi być znowu po drugiej stronie. Czternastka jest tutaj. Chociaż jedno okienko ja otworzę ładnie. Oczywiście, że nie. A, bo ja w ogóle, o nie, no dobrze otworzyłam. Czternastka. A trzynastkę otwieramy w ogóle? To była trzynastka, dobra. I mamy tutaj balsam do ciała. To mi się na pewno przyda. 50 ml. Dosyć duże opakowanie. W ogóle to są takie dosyć spore. Kojarzy mi się z kalendarzem z zeszłego roku. Był bardzo podobny. Tylko były inne kolory. Też były szampony chyba. I też były jakieś peelingi. Nie wiem, jakoś mi się tak kojarzy. Co myślicie? Co wy myślicie? Dajcie znać. Zatrzymajcie film. Dajcie znać, co myślicie o kalendarzu do tej pory. Teraz piętnastka, mniejsze okienko. No i nie. Ja nawet nie będę tego odpakowywać. Wiecie, co to jest? To jest to na oczy taki ten. Takie. Dobra, jedźmy dalej. Szesnastka. O, i tutaj mamy jakiś kremik. Foot cream. Krem do stóp. Jeśli używacie kremów do stóp, no to spoko. Ja na przykład nie używam.
Moje stopy są git i nie potrzebują żadnego kremu. Już kalendarz jest w opłakanym stanie. Lecimy do 17. Sorry, jak pociągnęłam nosem, ale mam katar. O Jezus, jakie twarde. Nie mogę palucha wbić w ogóle. Co tu jest? O, masełko do ciała. To akurat lubię bardzo. Masełko do ciała, bardzo fajnie. 18 jest obok. I mamy gwiazdkę. I to jest mydełko, bo już czuję, że jest twardsze. Spoko, fajnie położyć sobie na wannie. 19 mamy niżej. Mniejszą i znowu mega, mega twarde. Nie mogę, nie wiem jak się dostanę do tego. Tu rozdziabdziam. Lip balm, fajnie. Balsamik do ust. Tylko trochę mi się nie podoba, że jest w pewnych miejscach spocony, jakby był w złej temperaturze przechowywany, ale bardzo ładnie pachnie. Normalnie jakby kokos z malinką. To było 19, już kończy się powoli nasz kalendarz. 20 mamy tutaj. I w 20 mamy kulkę do kąpieli. 21. 21 mamy po tej stronie, duże okienko. I mamy tutaj sól do kąpieli. Fajne opakowanko, fajnie wygląda z takim okienkiem. Myślę, że jak za 100 to postarali się bardziej co niektóre kalendarze, bo niektóre kalendarze są badziewiaste. Pylniczki wkładają. W zeszłym roku bardzo mi się pamiętam, że nie podobał Maybelline. Było dużo takich dupereli, a był drogi i w tym roku raczej go nie kupię. Po prostu nie chcę powtarzać tego samego. 22. I w 22 mamy face wash, czyli to jest chyba woda. Nie, to jest żel do mycia twarzy. Taki malutki. Myślałam, że to jest... płyn micelarny, ale jest to taki malutki 30 ml żel. Ja mam swój żel, wolę nie testować innych, żeby potem nie było problemu. I z tej strony wydaje mi się, że to wszystko, bo tu zostały nam jeszcze 23 i 24, dwa ostatnie okienka, moi drodzy. Tak szybko zleciał ten kalendarz, że już się nie mogę doczekać kolejnych. Jedziemy z 23. No, ciężko się przebić. I mamy tutaj krem na dzień, spoko. To jest do twarzy czy do czego? Krem na dzień tylko napisane, czyli nie dowiemy się, dopóki nie przeczytamy pudełka. Spoko, taki maluśki. I ostatnie zostało nam 24, niestety nie mamy w tym kalendarzu 25 okienek, mamy 24. I co dostajemy na święta? Wow! Mamy tutaj shower gel z brokatem. Bardzo fajnie to wygląda. Widzicie, jak się błyszczy? Nie spodziewałam się. 50 ml. Spoko. Super. Teraz pokażę Wam wszystkie produkty, które były w tym kalendarzu. Zobaczcie, to wszystkie nasze produkty z tego kalendarza. Jest parę badziewek, ale jest parę fajnych rzeczy. Mi osobiście kalendarz się podobał. Jestem zadowolona. Fajne produkty, jak za taką cenę. I nie mogę doczekać się kolejnych kalendarzy. Dajcie znać, jak Wam się to podoba. I przejdźmy do mowy końcowej. A więc dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Zostawcie oczywiście komentarz w opisie, jak Wam się podobał ten kalendarz. Czy kupilibyście go za 100 zł, czy nie, gdybyście znali zawartość. Oczywiście zapraszam Was na moje media społecznościowe, takie jak TikTok, Instagram, Twitter i oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i oczywiście przycisku subskrypcji. Dziękuję Wam, do zobaczenia w następnym filmie, pa!